5-6 grudnia w Skierniewicach w hali Ośrodka Sportu i Rekreacji jesteśmy świadkami pierwszej edycji futsalowej Ligi Mistrzów. Wtajemniczeni, a więc kibice piłki nożnej, a w tym przypadku tej piłki futsalowej, wiedzą, o co chodzi. To prawdziwe święto, bo 9 najlepszych drużyn z regionu, gwarantowany wysoki poziom, gwarantowane emocje i przede wszystkim bardzo szczytny cel. Zbieramy pieniądze na rzecz chorego mieszkańca Skierniewic, Tomasza Michałowskiego, niegdyś grającego w skierniewickiej halówce. Także emocji nie powinno zabraknąć. Jesteśmy dużymi optymistami, a najlepsi niech wygrają. Ważne, żeby panowała atmosfera fair play. Ważne również, że ościenne powiaty, a więc Łowicz i Żerardów, włączyły się do tej akcji, którą zaplanowaliśmy przed kilkoma miesiącami. Na pewno jest to widowisko, które gromadzi masę kibiców, masę mieszkańców, głodnych tak naprawdę dużych emocji. Wiemy, że na boiskach prawiastych od dawna nie mamy na wysokim poziomie w Skierniewicach drużyny. Myślę, że to taki dobry pierwiosnek do tego, aby wskrzesić ten nieco wyższy poziom sportowy, jeżeli chodzi o piłkę nożną. Widzimy, fajna inicjatywa trzech miast, żeby zagrać w futsal na najwyższym poziomie. Oglądając mecze, naprawdę fajnie się to ogląda. Do tego doszła fajna inicjatywa dla Tomka, któremu życzę dużo zdrowia i dużo jakby samozaparcia, walki z tą chorobą, i by taki facet jak Tomek nie czuł się sam. Dlaczego wziąłem udział w takim turnieju? Ponieważ mogłem się spotkać z byłymi kolegami z boiska. Lubię grać w piłkę, a przede wszystkim ten cel charytatywny, jaki się przyświecał tej imprezie, no jest szczytny. Zawsze taka pomoc ludziom, którzy jej potrzebują, jest wskazana i warto w takich imprezach brać udział. Myślę, że pozdrawiam Tomka z okazji takiego meczu. Myślę, że będzie wszystko w porządku i będzie dalej mógł funkcjonować. Widzieliśmy dzisiaj mecz wszyscy tutaj razem, nie jako indywidualność, tylko po prostu chcieliśmy w jakiś sposób wesprzeć akcję, pomóc Tomkowi, i myślę, że życzyć mu jak najszybszego powrotu do zdrowia. Co, chciałbym tutaj serdecznie wszystkim chłopakom podziękować tutaj ludziom, którzy przyszli wspomóc Tomka w takim słusznym celu. I tyle. I ja osobiście się cieszę, że jestem tutaj, że mogłem w tym wszystkim uczestniczyć, tak jak tutaj zapewne wszyscy moi koledzy. Są to chłopaki, którzy poprzyjeżdżali z całej Polski, także podziękowania dla nich wszystkich. Myślę, że to wszystko się udało, fajnie to wygląda. A przede wszystkim Tomek, dla ciebie zdrowia, walcz, bo dopóki się walczy, każdy jest zwycięzcą, także nie poddawajmy się, walczmy.